Hej, z tej strony Grust i wracamy do naszego lore z naszym Estelem w Kenshi. Jesteśmy nieopodal zniszczonego budynku, prawdopodobnie laboratorium, w którym były przeprowadzane różne eksperymenty. Może i z nowymi rodzajami skeletonów, a może i z nowymi mutacjami Hiów, a może i z ludźmi. Jednakże, jak widzicie, jest zniszczone i w środku znajduje się pewien osobnik dosyć agresywny. I jak widzicie, jest to Kog. Jednostka skeletonów, która zajmuje się niszczeniem i prawdopodobnie jest jedynym tutaj mieszkańcem, poza tym tutejszym panem, Overgain, który też jest dosyć silny. United Cities go poszukuje i jest dla niego nagroda 80 tysięcy. Posiada on jakąś broń typu katana, rodzaju Meitu, jest to jedna z legendarnych broni, ciężki do dostępu. Więc jeśli chcemy zdobyć jakąś legendarną broń i przetestować naszych ludzi, czy jesteśmy w stanie pokonać tą dwójkę, śmiało może tutaj przyjść. Można spróbować wyciągnąć najpierw tego pojedynczego Overgaina, żeby go dobić, okraść, a później pozbawić się większego zagrożenia. Oczywiście my tutaj dłużej nie będziemy zostawać, nie będziemy nawet próbować walczyć, nie dość, że jesteśmy pojedynczymi, samotnymi jeźdźcami. My wyruszymy w dalszą drogę, by szukać następnych zgliszczy, a może jeszcze sprawnych budynków. Ruszamy dalej. Jeśli się rozejrzymy na tej górze, jesteśmy jakby w zniszczonych trzępach jakiejś maszyny. Tu został jej jeszcze jakiś szkielet. I znajduje się też ta budowla. Może to była jakaś placówka budownicza, albo jakaś fabryka. Co powiedzieć? Jeśli chodzi natomiast to, co w środku możemy znaleźć, teraz zobaczymy tutaj, co ciekawego nas tutaj ugości. Podobna sytuacja jak z poprzednimi. Jest tutaj oczywiście pełno przeciwników, którzy bronią to miejsce. Oczywiście są to skeletony, typowo. Sprawdzimy, czy znajduje się tutaj jakiś ważniejszy członek załogi. Jak na razie widzę, że są sami imienni. Na samej górze znajduje się generał Yang. Generał Yang jest znany z tego, że dowodzi on hydraulicznymi rycerzami, którzy należą oczywiście do drugiego imperium, które pozostałości teraz zwiedzamy. Gdy pokonamy go, możemy uzyskać oczywiście AI Core. Prawdopodobnie jest szansa na zdobycie specjalist lub masterwork w tym punku oraz broń, która może być rodzaju Meitu, chociaż raczej z tego co tu widzę, raczej mi wyszło, że będzie miał jakiś Edge Type. Oczywiście ma sporo tutaj przybocznych, swoich rycerzy. Prawdopodobnie swój przydomek niezjadliwy mógł dostać z powodu walk z kanibalami. Więc tak przynajmniej gdzieś było mówione w United Cities. Oczywiście nie będziemy go atakować ani tutaj wchodzić. Jesteśmy tylko przejazdem, by sprawdzić, jak to wygląda. Oczywiście jesteśmy za słabi, byśmy mogli sprostać się im wszystkim naraz. Więc tylko będziemy podróżować i szukać dalszych miejsc. Więc jak widzicie, jest kolejne miejsce, w którym możecie dostać dużo antycznych ksiąg. AI Core do większych badań, legendarne bronie i zbroje i dość silni i wymagający przeciwnicy. Ale to jeszcze nie koniec. My ruszamy w dalszą drogę.